Edmund Kolanowski, polski seryjny morderca i nekrofil. Żył w latach 1947-1986. Miał starszego brata Andrzeja, który zmarł w wieku 2 lat. Z tego powodu matka często zabierała go na cmentarz w Miłostowie. Miał ciężkie dzieciństwo. Jego ojciec był byłym więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz. Po powrocie do życia obozowe piekło wciąż do niego wracało. Uciekał w alkohol, a po alkoholu bił żonę i małego Edka, który próbował bronić matkę. Ta nie potrafiła poradzić sobie ze śmiercią syna Andrzeja. Swoją złość i frustrację przelewała na drugiego syna Edmunda, przez co od najmłodszych lat czuł się on osobą samotną i niechcianą. Nie potrafił nawiązać kontaktu z rówieśnikami i nie radził sobie w nauce. W szkole podstawowej powtarzał klasę 1, 3 i 5. Z uwagi na jego zachowanie, lekarz skierował go do zakładu dla nerwowo i psychicznie chorych. Od 11 roku życia podglądał w szpitalu sekcję zwłok. W wieku 15 lat zaczął zaczepiać kobiety w centrum Poznania. Rosło w nim zainteresowanie płcią przeciwną, jednak wszelkie próby nawiązania bliższej relacji kończyły się klęską. Napięcie i wstyd, jakie narastały w Edku Kolanowskim, były tak silne, że nastolatek podjął próbę samobójczą, wbijając sobie nóż w brzuch. Jednak został odratowany przez chirurgów. W 1970 roku Kolanowski zawarł związek małżeński z Zofią, Salową, pracującą w miejskim szpitalu. Zamieszkali razem w niewielkim mieszkaniu w sąsiedztwie 2 starszych kobiet. To przyniosło w życiu przyszłego zbrodniarza trochę spokoju. Jednak gdy jedna z sąsiadek zmarła, Edmund przypomniał sobie o swoich dziecięcych fascynacjach zwłokami. Pierwszy raz zabił w październiku 1970 roku. Jego ofiarą była 21-letnia Kazimiera, którą poznał na dworcu PKP. Z biegiem lat okazało się, że mordu dokonał w charakterystyczny dla siebie sposób, odcinając kobiecie piersi i narządy płciowe. Części ciała zawinął w papier i przetransportował do swojego mieszkania. To prawdopodobnie wtedy przygotował pierwszy manekin, do którego przyszywał fragmenty ciał. Marionetka służyła mu do zaspokajania potrzeb seksualnych. W podobny sposób postępował ze zwłokami, które wykopywał ze świeżych nagrobków. Wszystkie kradzieże miały punkt wspólny. Ofiarami były kobiety, a sprofanowanym ciałom brakowało kobiecych atrybutów. Kolejnej zbrodni Kolanowski dokonał na Stołecznym Wawrze. Tym razem jego ofiarą padła 21-letnia Hania. Jej ciało również okaleczono w podobny sposób. Pierwsze morderstwa i kradzieże udało się ukryć, bo brakowało konkretnych poszlak doprowadzających do sprawcy brutalnych czynów. Sprawę utrudniał fakt, że zbrodni dokonano w różnych częściach Polski, więc przypisanie ich jednej osobie nie było oczywistością. Milicja przez kilka lat szukała sprawców tych mordów i profanacji kobiecych zwłok. Pierwszy przełom w sprawie przyniósł poranek w lutym 1982 roku. W kaplicy cmentarnej w poznańskich Naramowicach zebrała się rodzina 69-letniej Katarzyny, by wziąć udział w jej ostatnim pożegnaniu. Po otwarciu trumny dokonano szokującego odkrycia. Brakowało w niej ciała nieboszczki. Dzień wcześniej rodzina widziała ją ubraną i przygotowaną do ostatniej drogi. Rozpoczęły się poszukiwania, które trwały niemal tydzień. Ciało znaleziono na łące nieopodal cmentarza, rozebrane i poranione w charakterystyczny sposób. Jednak wciąż brakowało dowodów na to, że profanacja ciała ma coś wspólnego z morderstwem w Warszawie, a tym bardziej tym, dokonanym ponad 10 lat wcześniej we wsi nieopodal Poznania. Kolanowski z kolejną zbrodnią nie czekał długo. Pół roku później do poznańskiej milicji trafiło zgłoszenie o zaginięciu 11-letniej dziewczynki, która po szkole wyruszyła na swoim rowerze na pobliską łąkę i nie wróciła aż do późnego wieczora. Rozpoczęły się poszukiwania, którymi żyło całe miasto.
Kilkudziesięciu milicjantów przeszukiwało parki, skwery i łąki. Sprawdzano również okoliczne zbiorniki wodne. Rodzice wysyłali apele w lokalnych mediach z prośbą o jakiekolwiek informacje o ich dziecku. Niestety bezskutecznie. Ciało dziewczynki znaleziono w połowie grudnia 1982 roku na kolejowym nasypie. Rany znalezione na jej zwłokach nie pozostawiały złudzeń, że zbrodni musiała dokonać ta sama osoba, która sprofanowała ciało nieboszczki kilka miesięcy wcześniej. Sprawa nabrała tempa, bo tej zbrodni nie można było zlekceważyć. Szokujące traktowanie zwłok i kradzieże na okolicznych cmentarzach pozwalały zakładać, że sprawca jest zapewne zaburzony psychicznie, a profanacji dokonuje na tle seksualnym. Na nogi postawiono całe zastępy milicji. Urządzono zasadzki na cmentarzach. Uważano, że nekrofil w końcu się złamie i pojawi na jednym z nich. Tak też się stało. W nocy z 6 na 7 maja 1983 roku policjanci patrolujący poznański cmentarz zauważyli zapaloną świeczkę. Ruszyli w jego kierunku. Mężczyzna drobnej budowy szybko ich zauważył i zbiegł. Na miejscu pozostawił jednak ślady. Odciski niewielkiego rozmiaru stóp i kawałek papieru z pieczątką Pollena Łaskarzew, fabryki z długą tradycją. Tam rozpoczęto poszukiwania. Te poszlaki pomogły w szybkim dotarciu do Kolanowskiego. 16 maja 1983 roku nekrofil został aresztowany. Po aresztowaniu w mieszkaniu Kolanowskiego znaleziono nadpalone resztki ciał. Pochodziły z odkopanych ciał zamordowanych kobiet. W toku śledztwa nekrofil stopniowo przyznawał się do kolejnych zbrodni. Wycięte części ciała przyszywał do lalki, z którą dokonywał aktów seksualnych. Następnie palił w domowym piecu. Ostatecznie Kolanowski przyznał się również do profanacji ciał na poznańskim cmentarzu i zabójstwa zarówno 11-letniej dziewczynki, jak i 21-latki. 4 czerwca 1985 roku zapadł wyrok skazujący Edmunda Kolanowskiego na karę śmierci. Wyrok przez powieszenie wykonano 28 lipca 1986 roku w areszcie śledczym mieszczącym się przy ulicy Młyńskiej w Poznaniu. 1 sierpnia 1986 roku został pochowany na cmentarzu Miłostowo, tym samym, na który w dzieciństwie przyprowadzała go mama. Jeśli lubisz sprawy kryminalne, zachęcamy do sprawdzenia innych filmów na naszym kanale oraz do subskrybowania kanału Tropem Zbrodni. Nowe filmy co tydzień w niedzielę o godzinie 11:00.